Wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą mniejsze lub większe pieniądze, tam będą pojawiać się oszuści, którzy będą chcieli żerować na osobach o nieco mniejszej wiedzy czy doświadczeniu. Dlatego dzisiejszy odcinek jest moim zdaniem bardzo ważny. Opowiem w nim o tym, jak rozpoznać podejrzane inwestycje, czy też wręcz próbę wyłudzenia od nas pieniędzy i jak się przed nimi uchronić. Cześć, mam na imię Dorota. Jestem finansistką, inwestorką, seryjną przedsiębiorczynią i zapaloną podróżniczką. Ale przede wszystkim jestem założycielką społeczności Girls Money Club. Opowiadam o tym, jak stworzyć sobie kilka źródeł przychodów, jak umiejętnie zarządzać swoimi pieniędzmi, a w tym oczywiście, jak je mądrze inwestować. Pozwól mi być Twoją przewodniczką po świecie pieniędzy. Przyznam Wam szczerze, że długo nosiłam się z zamiarem nagrania odcinka o oszustwach na rynkach finansowych, dlatego że to nie jest mój ulubiony temat. I już Wam mówię dlaczego. Po prostu sama pracuję przecież w branży finansowej. Jestem finansistką od lat i doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że ogólnie cały świat finansistów czy inwestorów nie ma najlepszego PR-u. Zresztą ja w ogóle na przykład dobrze się uczyłam w szkole, z tą podstawówkę, gimnazjum i liceum miałam bardzo dobre oceny i potem, gdy poszłam na studia finansowe, bardzo wiele osób się dziwiło, że nie wybrałam sobie takiej bardziej szlachetnej profesji, to wszystko w cudzysłowie tutaj sobie pokazuję, no, że na przykład, nie wiem, nie zostałam lekarzem albo prawnikiem, tylko poszłam w stronę finansów, które się kojarzą ogólnie z takim światem dosyć chaotycznym, z takim światem właśnie, który zawiera taką gonitwę za pieniędzmi, który ma wątły kręgosłup moralny itd., itd. Zresztą patrząc nawet na to, jak finansiści przedstawiani są w mediach albo jak świat inwestycji przedstawiany jest w filmach, to my faktycznie często widzimy takie propozycje filmowe czy serialowe, w których zawsze ktoś próbuje kogoś oszukać albo być lepszy, albo zarobić więcej kosztem innych, więc to faktycznie się klika, to faktycznie się sprzedaje. Natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego, że no już teraz funkcjonując od kilkunastu lat w branży finansowej, że absolutnie to nie dotyczy wszystkich finansistów. Tak samo jak w każdej innej branży, tak i w finansach jest mnóstwo uczciwych ludzi, no i jest jakaś garstka czarnych owiec, które za ten czarny PR później odpowiadają. No ale stało się i o oszustwach finansowych chcę Wam nagrać odcinek, dlatego że po prostu moim zdaniem jest on szalenie ważny. I już pomijając jakby takie kwestie związane z tym, że po prostu sądzę, że wokół w ogóle pieniędzy jest dużo takich negatywnych stereotypów, na przykład takich, że uczciwie nie można się wzbogacić, albo że właśnie sukces w inwestowaniu można osiągnąć tylko wchodząc gdzieś tam po plecach innych i kosztem innych. Zresztą w ogóle o stereotypach i przekonaniach na temat pieniędzy mówimy trochę z Kasią Iwaszczuk-Pudzianowską w 9 odcinku podcastu Girls Money Club, więc zapraszam. No ale jakby pomijając już ten temat i te stereotypy, to przede wszystkim jakby ten odcinek czułam, że muszę nagrać, dlatego że wciąż bardzo wiele osób po prostu nabiera się na oszustwa finansowe, czyli wciąż widać, że cały czas jednak dajemy się złapać na takie piękne słówka i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak tego nie zrobić, jak nie dać się złapać. Jedno, co warto wiedzieć na start, to fakt, że osoby, które dopuszczają się jakichkolwiek nieuczciwości albo oferują inwestycje, które są podejrzane, albo takie, które mają małe szanse, żeby się powieść, to są często osoby, które faktycznie wykorzystują przede wszystkim niewiedzę i brak doświadczenia. Czyli to właśnie osoby, które dopiero wchodzą na rynki finansowe, są najbardziej narażone na to, że złapią się na taką podejrzaną inwestycję. Bo po prostu, jeżeli dopiero zaczynacie,
to często nie macie takiego warsztatu, czy też po prostu takiego doświadczenia jak osoby, które funkcjonują na rynku chociażby kilka lat, już nie mówiąc o tych, którzy są na rynku kilkanaście czy kilkadziesiąt lat i już dużo takich pięknych słówek widzieli, ale też sami dużo inwestowali czy inwestowały. Więc na pewno bierzcie pod uwagę fakt, że gdy dopiero zaczynacie, to tym bardziej powinnyście faktycznie być ostrożne w tych swoich inwestycjach. Naprawdę ta ostrożność nigdy nie zaszkodzi, zwłaszcza gdy w grę wchodzą większe pieniądze, większe kwoty. No bo oczywiście przy mniejszych kwotach, no to można sobie trochę bardziej zaszaleć i nam aż tak bardzo nie żal, jak coś pójdzie nie tak. Natomiast jeżeli faktycznie chcecie zainwestować znaczną część swoich oszczędności, to pamiętajcie o tym, żeby no naprawdę zrobić porządną analizę tego, w co Wy chcecie inwestować. Druga rzecz, która również jest bardzo ważna w kontekście łapania się na wszelkiego typu oszustwa, to, że warto pamiętać, że na ogół te nieuczciwe praktyki opierają się po prostu o psychologiczne sztuczki, o regułę niedostępności, o wymuszanie pośpiechu, czyli o wszystkie te rzeczy, które mają na celu uśpienie naszej czujności. Więc jeżeli ktoś każe Wam decydować bardzo szybko, bo na przykład jutro już będzie w ogóle musztarda po obiedzie i nie załapiecie się, no to powiem Wam tak, czasem faktycznie się nie załapiecie, czasem niektóre decyzje wymagają pośpiechu, ale jeżeli nie jesteście czegoś pewne, to ten pośpiech nie jest wskazany. Dlatego, że okazje na rynkach inwestycyjnych są jak autobusy. Jedna odjedzie, druga za chwilę przyjedzie i być może będzie nawet lepsza i wygodniejsza, używając tej analogii. Więc naprawdę też nie warto dać się manipulować w ten sposób. Czyli po pierwsze, takie dwie rzeczy na start. Pamiętajcie, że jako osoby na przykład mało doświadczone, początkujące, jesteście bardziej narażone na wszelkiego typu oszustwa i dlatego po prostu powinnyście być nieco bardziej ostrożne, a z czasem będziecie jakby mogły bardzo dobrze odróżnić wszystkie podejrzane praktyki, zapewniam Wam to. Czyli wiedza daje tutaj dużo i doświadczenie daje dużo. A druga sprawa, że pamiętajcie, że oszuści na ogół są świetni w psychologicznych trikach, dlatego też chociażby wiedza o nas samych i o tym, w jaki sposób działamy, jaki mamy charakter, osobowość, w jaki sposób podejmujemy decyzje i jakie są nasze słabości pod takim kątem psychologicznym, też dużo daje. Czyli zarówno ta wiedza inwestycyjna, jak i wiedza o samej sobie w inwestowaniu się bardzo przydają i przydają się również w uniknięciu i unikaniu wszelkiego typu oszustw finansowych. Przejdźmy więc do konkretów. Jakie rzeczy powinny wzbudzić naszą czujność, gdy przeglądamy inwestycyjne oferty? Jak rozpoznać, że dana oferta tak naprawdę wcale nie jest okazją, a może być taką próbą wyłudzenia od nas pieniędzy, próbą namówienia nas na inwestycję, która tylko w teorii brzmi dobrze? Jest tak naprawdę kilka takich praktyk czy kilka sygnałów, które praktycznie od razu powinny zaświecić w nas, w naszej głowie czerwoną lampkę. Pierwszym takim sygnałem, że coś może być nie tak, to oczywiście jest to, że oferta wydaje się zbyt piękna, by była prawdziwa. To niby jest oczywiste, bo prawdopodobnie jest tak, że gdy coś wydaje się zbyt piękne, by było prawdziwe, to takie jest. Z tej przyczyny trzeba być naprawdę bardzo ostrożną, gdy na przykład widzimy jakieś piękne reklamy, które głoszą możliwość zarobienia 1000% zysku w tydzień albo dorobienia się przez rok pięknego domu gdzieś na Karaibach albo na południu Europy i czerwonego Ferrari. Takie rzeczy oczywiście się zdarzają. Ja sama zresztą znam trochę takich historii. To nie jest tak, że w inwestowaniu nie można zarobić dużo i szybko, ale bardzo często te oferty i te reklamy, które pokazują takie przepiękne wizje roztaczające się przed nami, te wizje bogactwa, które jest już tuż na wyciągnięcie ręki, nie pokazują tej drugiej strony. A mianowicie bardzo często ta możliwość zarobienia dużych pieniędzy niesie ze sobą konkretną cenę, a tą ceną jest na ogół duże ryzyko danej inwestycji.
Zresztą całkiem niedawno w podcaście Girls Money Club opowiadałam Wam przecież o tej najważniejszej zasadzie inwestycyjnej, czyli im większy potencjalny zysk, tym większe ryzyko. No tak było, jest i będzie, więc takim pierwszym sygnałem, że dana inwestycja może być nieco taka naciągnięta, nawet niekoniecznie jest oszustwem, ale po prostu jest taką próbą gdzieś tam namówienia nas na coś, o czym do końca nie wiemy wszystkiego, to jest właśnie takie prezentowanie tylko tych dobrych stron, a zapominanie o tym, że z każdą inwestycją wiąże się jakieś ryzyko, a z tą najbardziej perspektywiczną, taką, na której można zarobić najwięcej, wiąże się właśnie największe ryzyko. To jest po prostu odwieczna zasada inwestowania. Więc przede wszystkim, jeżeli widzisz, że jakaś firma albo jakaś osoba, nawet jeżeli jest bardzo, bardzo sympatyczna i w ogóle jakby nosi drogie ciuchy i jakby wygląda jak milion dolarów, to jeżeli ta osoba oferuje Ci podejrzanie wysokie zyski, ale jednocześnie mówi, że inwestycja, że dana inwestycja jest bardzo bezpieczna, no to jest tak wielka czerwona lampka, która powinna się zapalić w Twojej głowie, że nie mam słów. Oczywiście ja uważam, że nie ma nic złego w braniu na siebie ryzyka, gdy inwestujemy. Na tym w sumie inwestowanie polega, że po prostu gdzieś tam dajemy tą kasę, czy też przeznaczamy te nasze pieniądze na jakąś inwestycję, godząc się na jakieś ryzyko, ale w zamian za to, że te pieniądze mogą dla nas pracować. Natomiast to ryzyko, które my podejmujemy, powinno być naszym wyborem i powinno być naszym świadomym wyborem. Oczywiście z czasem prawdopodobnie będziecie miały coraz większą wiedzę na temat tego właśnie, w jaki sposób dopasować to ryzyko do siebie, ale pamiętajcie, że zawsze, zawsze, gdy dostaniecie jakąś ofertę, która będzie po prostu wydawała się zbyt piękna, by była prawdziwa, to zawsze spytajcie nie tylko o to, ile można zarobić, ale też ile można stracić. No i tutaj jakby ta odpowiedź pewnie też Wam wiele powie. No więc pamiętajcie, są dwie strony tego równania i oferty zbyt piękne, by były prawdziwe, to jest taki pierwszy sygnał, który świadczy o tym, że dana firma czy dana osoba nie do końca uczciwie do nas podchodzi. Drugim sygnałem, że dana inwestycja może być taka lekko podejrzana, albo że dana oferta może być taka lekko podejrzana, są słowa gwarancja zysku albo gwarantowany zysk. I na ogół jest tam potem 9%, 10%, 15%, ile tam by nie było. Prawda jest taka, że te słowa działają na mnie dosłownie jak płachta na byka, dlatego że one bardzo często pojawiają się w zupełnie oderwanym od realiów kontekście. To, co trzeba pamiętać, to, że gwarancje zysku, czy też jakby gwarantowane warunki w ogóle świadczenia jakichś usług, to wszystko może zapewnić tylko państwo albo jakaś instytucja, która jest objęta nadzorem, czyli jakakolwiek inwestycja, która mieści się w ramach takiego sformalizowanego, oficjalnego rynku kapitałowego w Polsce, rynku finansowego. Czyli na przykład chociażby obligacje detaliczne Skarbu Państwa. To jest taka inwestycja, która nam daje dużą pewność tego, ile my zarobimy, no ale tak naprawdę to jest bardzo specyficzna inwestycja, która bardziej chroni nasze pieniądze przed inflacją, niż daje nam zarobić i obiecuje nie wiadomo ile. Też gdy nawet inwestujemy poprzez takie instytucje typu domy maklerskie czy biura maklerskie w bankach, to też często te inwestycje, owszem, dają nam gwarancję, że my mamy do jakiejś kwoty ochroniony nasz kapitał, że mamy po prostu jakąś tam, jakieś warunki świadczenia ich usług, ale żaden dom maklerski czy biuro maklerskie nie obieca nam, że my zarobimy 10% w tym roku. Albo że 9% zarobimy, albo że tam, ile sobie jeszcze wymyślicie. Nikt niczego nie obiecuje, bo tego po prostu obiecać nie można. I tym bardziej żadnej gwarancji zysku nie może nam oferować jakaś na przykład niewielka spółka z o.o., która w każdym momencie może się po prostu zwinąć i wtedy nic nam po takiej gwarancji. Te gwarantowane zyski bardzo często pojawiają się w takich branżach, które są akurat modne. No,
ja myślę, że chyba takim sztandarowym przykładem gwarantowanego zysku, który trochę nie wyszedł, to są wszelkiego typu piramidy finansowe. No, chociażby z polskiego podwórka, relatywnie wciąż jeszcze niedawno, no mieliśmy do czynienia ze słynnym Amber Gold, gdzie też przecież były tak gwarantowane zyski, no ale w końcu to się musiało gdzieś przekręcić. I bardzo często na przykład też w ostatnich latach miewamy, czy też ja widuję reklamy gwarantowanych zysków w przypadku firm z branży deweloperskiej, ogólnie dotyczących nieruchomości. Ale zauważcie, że bardzo często deweloperzy na przykład pod jakieś konkretne inwestycje tworzą jakieś spółki celowe i to my tym spółkom celowym wpłacamy pieniądze i to te spółki mają wobec nas zobowiązanie. Więc gdy coś pójdzie nie tak, to jakby nie zwija się cały wielki deweloper, ale zwija się na przykład spółka celowa, a my mamy problem, bo podpisałyśmy umowę właśnie z tą małą spółką, która już nie istnieje. No i nie wiadomo wtedy, co z tą naszą kasą, a prawdopodobnie po prostu tej kasy już nie zobaczymy. Żeby też nie brzmieć tak katastroficznie, jakby chcę Was uspokoić, że oczywiście wiele firm z branży nieruchomościowej na takie zagrywki sobie po prostu nie pozwala. Bo oszustwo byłoby zabójcze dla ich biznesu i nawet jeżeli one tworzą spółki celowe, to i tak mają świadomość, że jakaś wtopa po prostu na zawsze uderzyłaby w ich reputację i w ogóle uderzyłaby w ich przyszły biznes. Więc większość takich inwestycji wciąż jest jak najbardziej w porządku. Natomiast weźcie pod uwagę fakt, że to, że jakaś mała spółka nam napisze, że gwarantuje nam zysk, to jest dla nas naprawdę małym zabezpieczeniem, dlatego że takie małe i nieznane firmy mają niewiele do stracenia. Więc jeżeli gwarancję zysku oferuje Ci jakaś spółka z o.o., która została utworzona na przykład kilka miesięcy temu i która nie ma powiązań na przykład z dużą od lat znaną instytucją albo z jakąś właśnie znaną i funkcjonującą od lat na rynku dużą firmą, no to musimy mieć świadomość, że z tej gwarancji po prostu w praktyce może wyjść niewiele. Kolejnym sygnałem, który może świadczyć o tym i często świadczy o tym, że mamy do czynienia z jakąś podejrzaną inwestycją, a wręcz oszustwem, jest to, gdy widzimy dany podmiot, czyli jakąś spółkę na przykład, na tak zwanej czarnej liście KNF-u. No, to jest chyba w ogóle podpunkt, od którego powinnam była zacząć, dlatego że czarna lista KNF, czyli czarna lista Komisji Nadzoru Finansowego, to jest taka potoczna nazwa na listę ostrzeżeń publicznych, która jest dostępna na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Czyli każda z nas i każdy z nas ma wgląd w to, co KNF publikuje właśnie w kwestii nadzoru, czyli na przykład możemy zobaczyć na stronie KNF-u, które spółki mają licencje, które domy maklerskie na przykład są też objęte nadzorem, ale również możemy zobaczyć, przed kim i przed czym nas Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega. Ogólnie KNF to taka instytucja, która w dużym skrócie pełni rolę policjanta na rynkach finansowych. Próbuje wyłapać te oszustwa, które się oczywiście zdarzają raz na jakiś czas i ostrzegać przed firmami działającymi bez odpowiednich licencji albo takimi już, wobec których były jakieś zgłoszenia dotyczące oszustw. Warto jednak pamiętać, że KNF nie jest prokuraturą, więc KNF sama w sobie po prostu może wlepiać tylko takie kary administracyjne. No i nie ma takiej mocy, żeby na przykład od razu zapakować do więzienia jakiegoś oszusta, więc KNF jedynie zgłasza na przykład te przypadki do prokuratury, jeżeli uzna to za stosowne, jeżeli uzna, że są takie podstawy w toku jakiegoś własnego śledztwa. Natomiast z punktu widzenia nas, jako indywidualnych inwestorek czy inwestorów, najważniejsze jest to, że KNF jest taką instytucją, która może nas wcześniej ostrzec. I właśnie robi to poprzez swoją czarną listę, która jest naprawdę dostępna dla każdego za darmo. To nic jakby nie kosztuje, żeby tam wejść i sprawdzić, czy danej firmy na niej nie ma. Więc dla mnie to jest ewenement, że o czarnej liście KNF-u mówi się tak mało i że wielu inwestorów i wiele inwestorek tam w ogóle nie zagląda. A to jest wielka szkoda, dlatego że gdybyśmy tam zaglądali częściej, to po prostu mogłoby nas ominąć bardzo wiele rozczarowań
I tutaj znów nawiążę do firmy, o której już wspomniałam, czyli do słynnej Amber Gold, bo warto wiedzieć, że na przykład KNF umieściła Amber Gold na swojej czarnej liście jeszcze zanim ta spółka wpadła w kłopoty i zanim doprowadziła do tych wszystkich strat wielu osób, zanim wszyscy tak naprawdę się dowiedzieli, że jest to piramida finansowa. A więc wystarczyło tak naprawdę przed włożeniem tam pieniędzy zajrzeć na listę ostrzeżeń publicznych i można się było ustrzec przed tą inwestycją. A więc pamiętajcie, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to zawsze możecie zajrzeć sobie na listę ostrzeżeń publicznych i sprawdzić po prostu, czy danej firmy na niej nie ma. I zawsze wtedy się będziecie czuć spokojniej. Kolejna kwestia, która może, aczkolwiek nie musi, świadczyć o tym, że dana inwestycja jest lekko podejrzana, to jest egzotyczny adres firmy albo jakaś egzotyczna domena internetowa. Ogólnie zawsze powinnyśmy pamiętać, że jeżeli my powierzamy komuś swoje pieniądze, to że warto prześwietlić, komu my te pieniądze wpłacamy. No jakby, hello, to są nasze ciężko zarobione pieniądze, więc warto by było wiedzieć, w czyich rękach one będą. No i też powinna nam się zapalić taka czerwona lampka, gdy okazuje się, że na przykład spółka, której powierzamy pieniądze, ma siedzibę w jakimś dalekim, egzotycznym kraju. Bo wtedy po prostu warto pamiętać, że na przykład taki unijny regulator czy polski regulator, nadzorca nie ma szans prześwietlić danej spółki. Jeżeli firma się zwinie z naszymi pieniędzmi, to bardzo często też polski prokurator jej nie sięgnie i po prostu my nie odzyskamy tych pieniędzy. Więc te egzotyczne siedziby firm to też jest pewien taki znak, że z jakiejś przyczyny ta firma nie chciała rejestrować się na przykład w Europie, w kraju Unii Europejskiej. No i jakby to samo w sobie jeszcze nie musi świadczyć o tym, że dana firma jest podejrzana albo że to są oszuści. Oczywiście, że nie. Przecież mamy wolność prowadzenia działalności gospodarczej na całym świecie. Ale powinno to rozbudzić nasze pytanie. Dlaczego tak jest? Że być może coś za tym stoi. Być może na przykład osoby, które stoją za daną spółką z jakiejś przyczyny na przykład nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Zawsze to sprawdźcie, chociażby dla swojego świętego spokoju. No i kolejna rzecz to również egzotyczne domeny stron internetowych. Jeżeli my widzimy, że na przykład jest jakaś strona inwestycji i ona jest postawiona w domenie jakiejś, nie wiem, Panamy albo Santa Lucia albo Wysp Świętej Heleny, no to raczej też powinnyśmy się zastanowić, dlaczego. Zwłaszcza jeżeli na przykład dotyczy to inwestycji w jakąś polską spółkę albo jakąś amerykańską spółkę, a nagle w ogóle wchodzimy na link i ten link ma właśnie domenę jakiejś egzotycznej wyspy. Więc jeżeli nam się to nie klei, to też znaczy, że prawdopodobnie tutaj mamy do czynienia z jakąś próbą albo podszycia się pod jakąś firmę, albo właśnie wyłudzenia od nas pieniędzy w taki czy inny sposób. Jedną z takich najbardziej charakterystycznych cech związanych z dość podejrzanymi ofertami, związanymi z inwestowaniem, jest nachalna sprzedaż i ogólnie takie popędzanie nas do tego, żebyśmy jak najszybciej podjęły decyzję. Zwłaszcza pojawia się to często w okresach takiego zwiększonego zainteresowania inwestowaniem w społeczeństwie, czyli na ogół na przykład jak już kilka lat trwa hossa, jak ceny wielu aktywów już rosły przez dłuższy czas, no i na tej fali tego rosnącego zainteresowania, jak grzyby po deszczu, powstają różne firmy, mniej i bardziej zaufane, które próbują nam coś sprzedać i namówić nas na jakąś inwestycję. No i właśnie jedną z takich cech, która bardzo często się pojawia przy ofertach, które nie są do końca zweryfikowane, to jest właśnie ta sprzedaż przez telefon. No bo przez telefon, same przyznajcie, dużo częściej mamy większy problem, żeby zweryfikować jakąś informację, czegoś nie dosłyszymy, nie wpiszemy tego w Google, nie sprawdzimy. No i jakoś tak po prostu łatwiej uśpić naszą czujność, gdy też ktoś z nami rozmawia. Więc
jeżeli ktoś do Was dzwoni i próbuje Wam dosłownie wcisnąć jakąś inwestycję, a jeszcze dodatkowo, jeżeli Was faktycznie popędza, czyli będzie próbował namówić Was do wpłacenia pieniędzy najlepiej natychmiast, bo w ogóle jak się zdecydujemy jutro, to oferta już nie będzie aktualna, no to to jest naprawdę bardzo mocny znak ostrzegawczy. To jest oczywiście taki jeden ze sposobów na uśpienie naszej czujności, właśnie to popędzanie. Zresztą same zauważcie, że to jest jedna z technik sprzedaży. Jeżeli na przykład mamy ofertę, czy też na przykład wyprzedaż, która kończy się dzisiaj, no to jesteśmy dużo bardziej skłonne do tego, żeby z niej skorzystać, niż jak wiemy, że na przykład ona będzie trwała jeszcze 2 tygodnie i w ogóle jakby nie ma pośpiechu. Ta mała ilość czasu na podjęcie decyzji jest czymś, co prowadzi do tego, że my te decyzje podejmujemy w pośpiechu i nie zawsze te decyzje są takie w pełni racjonalne. No i to jest oczywiście na rękę wszystkim osobom, które chcą nam sprzedać oferty nie do końca dobre i nie do końca zweryfikowane. A więc pamiętajcie, jakby lepiej, żeby ten pociąg odjechał, niż żebyście wsiadły do pociągu w niewłaściwym kierunku, bo tak jak zresztą już wspomniałam, naprawdę okazje na rynku inwestycyjnym cały czas są, a im bardziej jesteśmy doświadczone, im większą mamy wiedzę, tym łatwiej jest nam tę okazję dostrzec. Czyli po prostu jakby im dłużej będziecie inwestować, tym więcej takich okazji będziecie dostrzegać, ale też tym więcej okazji na przykład no czasem Wam umknie, no bo po prostu nie będziecie miały czasu, żeby zainwestować we wszystko. Jeżeli chodzi o tą nachalną sprzedaż i o to popędzanie, to pamiętajcie, że najlepiej jest brać przykład z dużych inwestorów, bo często na przykład jest tak, że gdy jakaś duża spółka albo jakiś fundusz chce kupić, zainwestować w jakąś inną spółkę powiedzmy, no to najpierw dokonuje procesu, który się nazywa due diligence. On oznacza po prostu należytą staranność. Czyli przed zainwestowaniem swoich pieniędzy bardzo często duża spółka czy duży fundusz, ogólnie jakiś duży inwestor, robi dogłębną analizę tej inwestycji i porządnie sprawdza, czy wszystko tam jest w porządku, czy nie ma jakichś trupów w szafie, które mogłyby wypaść w niewłaściwym momencie. I tak naprawdę nie ma żadnego powodu, dla którego Ty nie miałabyś robić też takiego due diligence za każdym razem, gdy sama chcesz w coś ulokować swoje pieniądze. No bo to są Twoje ciężko zarobione pieniądze i zasługują na tę należytą staranność. Więc pamiętaj, że co nagle to po diable i ten pośpiech może być po prostu złym doradcą. Swoją drogą też powinna Ci się zapalić czerwona lampka, gdy ktoś na przykład przez telefon oferuje Ci zainwestowanie w akcje jakiejś bardzo popularnej spółki albo na przykład w jakiś surowiec, w kontrakty czy też w ETF-y na surowiec, ale robi to przez telefon i na przykład reprezentuje spółkę, która nie działa długo na rynku finansowym, której w ogóle nie znasz i jak wpiszesz ją w Google'ach, to w ogóle gdzieś tam świerszcze tylko słyszysz, bo po prostu jej tam nie ma albo jest tylko jakaś tam jedna marna strona i tyle. Pamiętajcie, że takie popularne inwestycje, typu na przykład akcje spółki Apple albo kontrakty na kawę czy tam na złoto, to są rzeczy, które możecie kupić w instytucji, która podlega nadzorowi KNF, czyli na przykład w domu maklerskim. I te instytucje muszą się trzymać określonych zasad, regulator im patrzy na ręce, więc kupowanie takich popularnych inwestycji w domach czy biurach maklerskich po prostu jest, tak powiem, prawnie obwarowane i jest dużo bezpieczniejsze niż kupowanie tego gdziekolwiek indziej. Więc też nie ma żadnego powodu, dla którego miałabyś kupować akcje spółki Apple gdzie indziej niż na rachunku maklerskim w domu maklerskim, czyli tak jak się to powinno robić. Więc pamiętaj, że jeżeli chcesz być dobrze chroniona, jeżeli chcesz, żeby Twoje pieniądze nie poszły w świat i żebyś miała nad nimi jakąkolwiek kontrolę, no to najlepiej jest kupować i sprzedawać aktywa właśnie przez te oficjalne kanały, czyli te instytucje rynku finansowego, które już funkcjonują na rynku od wielu lat. Girls Money Club to nie tylko podcast. To także strona girlsmoneyclub.pl, na której znajdziesz mnóstwo treści edukacyjnych dotyczących inwestowania, zarządzania swoimi pieniędzmi, poszukiwania pracy zdalnej, czy też zakładania swojego biznesu od zera. Zapraszam także do grupy na Facebooku Girls Money Club, praca zdalna i inwestowanie od podstaw.
to społeczność dziewczyn, które rozmawiają otwarcie na temat pieniędzy. Kolejnym sygnałem ostrzegawczym powinno być dla Ciebie wszelkiego typu spoufalanie się, czy próby spoufalania się z Tobą i gdzieś tam wciskania tych treści inwestycyjnych niby mimochodem. Bardzo często takim dla mnie, takim sygnałem, że coś jest nie tak, i ja myślę, że same pewnie przyznacie, że to intuicyjnie jest takie trochę nie halo, jest próba na przykład, jest jakaś rozmowa na jakimś forum, czy na Facebooku na przykład, i nagle ktoś pisze o jakiejś fantastycznej ofercie, ale nie pisze tam zbyt wielu konkretów, natomiast bardzo chętnie tymi konkretami się podzieli na brief. Takie oferty na brief to jest dla mnie po prostu taka czerwona lampka, to po prostu wielka lampa ostrzegawcza, dlatego że duże firmy z branży finansowej mają obowiązek publikować w zasadzie wszystkie informacje o danej inwestycji i cenniki swoich usług, i informacje dotyczące ryzyka danej inwestycji. Więc dlaczego niektóre firmy albo niektóre osoby robią z takich rzeczy tajemnice? To jest naprawdę nieuzasadnione. Zresztą takie oferty spod lady bywają często wręcz podejrzanie dobre i powinno to w nas rozbudzić pytanie, dlaczego ktoś się chce podzielić taką ofertą właśnie z nami, zwłaszcza jeżeli nas nie zna. Dlaczego się na przykład jakby nie inwestuje w to sam albo nie zostawia tego dla wąskiego grona swoich znajomych, jeżeli to jest taka fantastyczna oferta, a tych możliwości zainwestowania jest określona tylko ilość. To na pewno jest duży sygnał ostrzegawczy. No i oczywiście jest coś takiego, że duzi inwestorzy, milionerzy na przykład, też otrzymują oferty na brief. Tylko że prawda jest taka, że bardzo często te oferty na brief otrzymują dlatego, że po prostu mają dużo pieniędzy, a nie ma aż tak dużo osób, które mogą zainwestować od tak sobie kilka milionów jako drobniaki. To raz. A dwa, duzi inwestorzy mają przede wszystkim sztab doradców, sztab prawników, który może im przejrzeć taką ofertę. Więc jeżeli Ty nie masz takiego sztabu specjalistów, którzy Ci przejrzą tą ofertę, sprawdzą, czy prawnie jest z nią wszystko ok i zabezpieczą ją i powiedzą Ci jakby z czym to się wiąże i z jakim ryzykiem, to po prostu uważaj i nie pakuj się w żadne oferty na brief. To samo się tyczy takiej czujności, jeżeli chodzi o internetowe znajomości. No i tutaj taka mała gwiazdka na samym starcie, dlatego że ja oczywiście jestem zwolennikiem skracania dystansu między ludźmi. Zresztą, no chociażby przecież jak tworzyłam Girls Money Club, to tworzyłam go po to, żebyśmy miały dużo łatwiejszy kontakt do innych kobiet, innych dziewczyn, które chcą inwestować, które chcą ogarniać pieniądze, żebyśmy mogły też wymienić się jakimiś spostrzeżeniami, być może doradzić sobie coś nawzajem albo odradzić sobie coś, co przetestowałyśmy. Ogólnie internet to jest wspaniałe narzędzie. No, ale niektórzy mają w tych internetowych znajomościach swój cel i przede wszystkim dotyczy to takich osób, które gdzieś tam w niedługim czasie po poznaniu Cię oferują Ci jakieś zdradzenie sposobu na szybkie zarabianie łatwych pieniędzy. No, znacie te wszystkie historie, że przez długie lata mi się nic nie udawało, a nagle poznałam taki i taki magiczny sposób i teraz zarabiam $2000 każdego miesiąca, a pracuję godzinę w tygodniu. No, czy to brzmi zbyt dobrze, żeby było prawdziwe? No i takie jest. Takie rzeczy się oczywiście zdarzają, natomiast trzeba być czujnym, jeżeli chodzi o takie historie, bo one na pewno rozpalają naszą wyobraźnię. Ale sama z własnego doświadczenia wiem, że bardzo często takie dotarcie do takich skalowalnych, regularnych przychodów wymaga od nas przede wszystkim bardzo takiego mądrego i takiego punktowego działania, które też jest podparte jakąś bardzo przemyślaną strategią. Nie ma czegoś takiego, że ktoś Ci nagle zdradzi sekret i w ogóle jakby ten sekret działa i jeszcze ktoś Ci zdradzi ten sekret za darmo. No, to jest naprawdę, jakby to
To jest czysta naiwność ogólnie wierzyć w takie rzeczy. I owszem, te osoby często też bazują trochę, czy też żerują, powiedziałabym, na naiwności, zwłaszcza gdy na przykład komuś potrzeba pieniędzy i gdy ktoś jest nieco bardziej zdesperowany. Ale ja Was oczywiście jakby zachęcam do tego, żeby zawsze, nawet jeżeli ktoś jest bardzo miły przez internet, to żeby takie rzeczy weryfikować, żeby przede wszystkim nie ulegać takiej presji, że na przykład na początku trzeba wpłacić małe pieniądze po to, żeby mieć później więcej. To są wszystko sposoby na to, żebyśmy po prostu gdzieś tam te nasze pieniądze oddały. Więc są sposoby na to, żeby zarabiać regularnie, są sposoby na tworzenie dodatkowego źródła przychodu, ale to nie jest żadna magia, więc nie wierzcie w żadne przyjazne oferty, które pojawiają się od tak, bez żadnego wysiłku, bez żadnej wiedzy, bo to jest po prostu mrzonka. No i oczywiście chyba nie muszę dodawać, że bądźcie szczególnie czujne, gdy ktoś próbuje podpierać się autorytetem, bo w ostatnim czasie takie fałszywe konta podszywające się pod osoby na przykład z branży finansowej, to już jest praktyka nagminna. Ja Wam powiem, że ja nawet w ostatnich miesiącach już wielokrotnie albo zablokowałam, albo próbowałam nie zawsze skutecznie blokować konta, które na przykład podszywają się czy na Instagramie, czy na Facebooku pode mnie i nie tylko bezczelnie kradnące moje treści, ale też, i to jest w ogóle dla mnie szczyt bezczelności, wysyłające w moim imieniu oferty inwestycyjne na PRIF. Zresztą ja wiem, że kilku innych finansistów, których znam, czy też blogerów finansowych, ma dokładnie ten sam problem. Więc pamiętajcie o tym, że szanujący się finansiści nie podsyłają jakichś dziwnych linków na PRIF i nie piszą bezkrytycznie o jakiejkolwiek inwestycji, bo każda osoba, która zajmuje się inwestowaniem od dłuższego czasu, wie, że każda inwestycja ma swoje zalety i wady. I są takie inwestycje, w które no można wręcz już niemalże automatycznie inwestować, jak się inwestuje od lat, bo są one po prostu dobrym wyborem. Natomiast jakby każda z nich ma gdzieś tam swoją wadę czy jakieś ryzyko, z którym trzeba się liczyć. Więc jeżeli ktoś właśnie Wam tak nagle wysła świetną ofertę inwestycyjną, to naprawdę, naprawdę uważajcie. Ode mnie czegoś takiego nie dostaniecie, podkreślam. Na koniec rzecz, o której myślę, że podświadomie wiecie, a mianowicie bierzcie pod uwagę podpowiedzi intuicji. Po prostu słuchajcie swojej intuicji, bo nasza intuicja na ogół jest dobrą doradczynią. I jeżeli coś nam podpowiada, to warto jej zaufać i warto gdzieś oprzeć się jakimś naciskom, bo po prostu czasem jest tak, że my nawet podświadomie i my nie wiemy dlaczego, ale po prostu czujemy, że coś jest w danej osobie nie tak, że coś jest w danej ofercie nie tak, że nie potrafimy tego uzasadnić, ale nie czujemy się z tym faktem dobrze. Być może na przykład, nie wiem, czasem komuś źle z oczu patrzy i też nie wiemy dlaczego tak się czujemy, albo na przykład niezbyt dobrze się czujemy z faktem, że mielibyśmy zrobić przelew do jakiejś konkretnej instytucji, jakoś po prostu nie ufamy jej. Jeżeli tak jest, jeżeli ta nasza intuicja nam podpowiada, że coś jest nie tak, to być może to jest znak, że warto się wycofać, zrobić ten krok w tył i po prostu mieć święty spokój. Czasem jest tak, że zwłaszcza na początku, gdy dopiero zaczynamy inwestować, to te podpowiedzi intuicji nie zawsze są słuszne, no bo czasem jest tak, że my po prostu boimy się w coś zainwestować, bo nie mamy wiedzy i mamy pewne opory, na przykład, nie wiem, nie chcemy założyć rachunku maklerskiego albo, nie wiem, kupić obligacji, bo po prostu jakby tak nigdy tego nie robiłyśmy i mamy w sobie ten strach, tę obawę, że coś pójdzie nie tak, no ale zawsze tak jest, gdy coś się dopiero zaczyna robić. Ale ogólnie nawet w takim momencie, moim zdaniem, jeżeli nie jesteście przekonane, no to warto wtedy po prostu zdobyć nieco więcej wiedzy, być może dopytać na przykład innych osób o tę inwestycję, rozwiać jakieś swoje wątpliwości, bo nawet jeżeli jakby inwestycja jest całkowicie okej, to te dodatkowe informacje, które uzyskamy od innych osób, nas uspokoją i my wtedy z taką większą pewnością zainwestujemy swoje pieniądze.
Natomiast jeżeli my właśnie weryfikujemy jakąś inwestycję, no i na przykład się okazuje, że nikt o tej firmie nic nie wie, albo na przykład zwłaszcza jeżeli ktoś już ma z nią jakieś złe doświadczenia, no to wtedy taka dodatkowa weryfikacja tych podpowiedzi intuicji po prostu nas uchroni przed złą inwestycją. Więc pamiętaj, że w przypadku lokowania swoich pieniędzy gdziekolwiek, to lepiej być zbyt ostrożną niż być lekkomyślną, bo oczywiście nie zawsze my działamy na początku zwłaszcza racjonalnie, ale jeżeli już mamy działać nieracjonalnie, no to lepiej być zbyt ostrożną, bo ta ostrożność oczywiście czasem sprawi, że nam jakaś okazja ucieknie sprzed nosa, ale to jest jeszcze pół biedy. Ale czasem ta ostrożność sprawi, że uchronimy się przed dotkliwymi stratami. I wtedy ona się akurat bardzo przydaje. Więc pamiętajcie, kobieca intuicja naprawdę ma sens, zresztą nie tylko kobieca. I powiem Wam też z własnego doświadczenia, że chociażby dlatego warto się rozwijać w ogóle jako inwestorka, jako osoba, która po prostu zarządza swoimi pieniędzmi, bo z czasem ta intuicja zaczyna być coraz bardziej taka wyrazista i zaczyna nam podpowiadać coraz lepiej, bo ona wtedy wynika z naszych doświadczeń, nie zawsze uświadomionych, wynika z jakichś tam wcześniejszych naszych historii czy też obserwacji i to wszystko się składa na coraz lepsze podpowiedzi intuicji. Więc ja na przykład po tych kilkunastu latach inwestowania mam wrażenie, że faktycznie te podpowiedzi intuicji są już bardzo dobre. W wielu momentach i to zarówno w takich momentach, kiedy intuicja mi mówi ok, to jest ten moment, w którym warto zainwestować, wchodź w to, jak i w takich momentach, w których ta intuicja mi odradza, żeby na przykład jeszcze teraz nie inwestować. Więc też miejcie świadomość tego, że Wasza intuicja będzie się tak wyrabiać z czasem i też z czasem zacznie być coraz lepszą doradczynią. No i jeszcze jedna ostatnia rzecz na koniec. Pamiętajcie, że wiedza to jest Wasza najskuteczniejsza broń, że zawsze ta edukacja finansowa, to zdobywanie nowych informacji, zdobywanie doświadczenia, przede wszystkim poprzez działanie, czyli poprzez robienie tych transakcji, oczywiście stopniowo, od małego kapitału, żeby przyzwyczajać się do tego wszystkiego, do inwestowania, do zarządzania pieniędzmi mniej i bardziej ryzykownego, to wszystko będzie potem procentować. I same zobaczycie, że z czasem, jak będziecie nabierać tej wiedzy, to Wy po prostu nie dacie się oszustom. Wy nie dacie się nabrać na jakieś miłe słówka i na jakieś wizje w ogóle bogactwa na podstawie tylko i wyłącznie jakichś mrzonek i jakiejś dobrej oferty sprzedażowej, ale niekoniecznie dobrej oferty inwestycyjnej. Pamiętajcie, wiedza to potęga i wiedza to jest właśnie taka broń, która Was będzie przez całe życie tak naprawdę chronić przed ulokowaniem pieniędzy w zły sposób. No i tym akcentem skończę ten odcinek. Mam nadzieję, że on Wam się przydał i że będzie Wam się przydawał też w ogóle przez całe Wasze życie jako inwestorki, jako kobiety ogarniającej swoje pieniądze. Dajcie mi koniecznie znać, czy spotkałyście się w ogóle kiedykolwiek właśnie z takim nachalnym naganianiem na jakieś inwestycje, czy może na przykład ktoś Was oszukał finansowo, czy miałyście styczność właśnie z takimi nieuczciwymi praktykami. Dla mnie to jest ciekawe. Ja na przykład widzę faktycznie, że takie oferty pojawiają się w każdych czasach, no ale jednocześnie wiem, że warto po prostu jakby wiedzieć, na co zwracać uwagę i to nam naprawdę, naprawdę wystarczy do tego, żeby dobrze sobie z tymi pieniędzmi radzić i żeby po prostu nie nabierać się na takie bzdury i takie oszustwa. Więc koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie. Czekam na Wasze historie. Jeśli masz jakieś swoje przemyślenia na temat tego odcinka podcastu, to koniecznie daj mi znać. Napisz do mnie na adres mailowy kontakt@girlsmoneyclub.pl albo znajdziesz mnie na Instagramie na koncie dorota.sierakowska.